Cześć, ja jestem Czarek, a Ty oglądasz odcinek z serii Od Zera do Ironmana. Został tydzień do startu w Enea Ironman Gdynia, więc w tym odcinku opowiem o ostatnim tygodniu i o strategii na start. Zapraszam. Sponsorem Od Zera do Ironmana jest ControlTech, optymalizacja procesów. Zeszły tydzień to już było zejście z objętością w treningach. Ten cały tydzień to będzie jeszcze większa redukcja, więc organizm powinien być w 100% zregenerowany na start. Dzisiaj jak publikuję ten odcinek, to już jadę do Gdyni, więc mam parę dni, żeby się zaaklimatyzować do morskiego klimatu i na spokojnie przygotować się do startu. Pierwszą rzeczą, taką istotną, którą będę robił przed startem, to będę robił ładowanie węglowodanów. Założenie jest takie, żeby uzupełnić po prostu magazyny glikogenu na full, a polega to w ten sposób, że na 3-4 dni przed startem, czyli zacznę w czwartek, w środę może, będę spożywał bardzo duże ilości węglowodanów i tutaj myślę, że już będę właśnie to liczył. Tak jak wcześniej tego nie robiłem. Z założenia to powinno wynosić mniej więcej 10 gramów węglowodanów na kilogram masy ciała na dzień. Więc jak ja ważę 78 kg, to powinienem spożywać około 780 gram węglowodanów, a to jest, tak dla porównania, 15 tabliczek czekolady. Więc tego jedzenia będzie dużo. No i muszę generalnie pomyśleć, jak to mądrze zrobić, żeby to przejeść, a też no na pewno będę zupełnie słodyczami, ale to właśnie, żeby też dużo takiego gówna nie było w jedzeniu. I tak samo myślę, że już na kilka dni przed startem będę pił tylko izotonik. W dniu startu to na śniadanie ogólnie start jest o godzinie 6, więc myślę, że będę musiał wstać o 2 w nocy, żeby na te 3 godziny przed startem najpóźniej zjeść śniadanie. Śniadanie będę jadł standardowe, czyli owsiankę z siemieniem lnianym, z orzechami, z jogurtem naturalnym i drzemem. Tak na godzinę przed startem myślę, że zjem jeszcze banana z żelem energetycznym. I też przed samym startem, wcześniej tego nie robiłem. I dwa razy się na to nadziałem, bo strasznie się spiekłem na dwóch zawodach. Tym razem zastosuję krem przeciwsłoneczny, więc skonsultowałem się z innymi triatlonowcami i ludzie twierdzą, że spsikanie się porządne przed założeniem pianki robi robotę, więc będę to testował. I też skorzystam z maści przeciw obtarciom, bo okolice 6 godzin na rowerze potrafią zaboleć. Jeżeli chodzi o sam start, to tak naprawdę do tej pory najbardziej się obawiałem pogody, bo jakby się okazało, jakby miałoby być 35 stopni, no to byłby duży problem, bardzo duży dla mnie. No ale aktualnie to w zależności od prognoz pogody ma być 19-22 stopnie, więc to jest temperatura całkiem optymalna. Jest jakaś tam niewielka szansa na opady, niewielkie. No ale niewielkie opady to tutaj też nie będą rzutować, chyba że ta pogoda by się naprawdę popsuła. No dobra, przechodzimy do startu, do pływania. Założenia mam ambitne, chcę dobrze popłynąć, tylko że nie chcę się na tym pływaniu też spalić, bo później można tego ponieść konsekwencje też na pozostałych dyscyplinach. Tutaj kluczem może być kwestia dobrego się ustawienia na starcie, ale też nie na samym początku, bo na tych zawodach można zrobić kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, więc będzie duża ilość bardzo dobrych zawodników, na pewno też o wiele lepszych ode mnie pływaków. Dlatego ustawienie się na samym początku startu nie jest też rozsądne, bo po prostu ludzie będą po mnie przepływać. Ale jak się gdzieś tak bym w pierwszej 50 ustawił, no to myślę, że to będzie też kluczem do dobrego czasu, bo jeżeli ktoś
będę cały czas miał rywalizację, to oni po prostu będą mnie ciągnąć, żebym za nimi płynął. Ciężko jest mi wróżyć, jaki czas zrobię. Jeżeli to będzie godzina 05, to myślę, że to będzie dobry czas. No ale ciężko tutaj jest mi się wypowiedzieć w tym temacie, no bo to będzie w morzu. Pytanie, co w tej wodzie się też będzie działo. Wcześniej chciałem podejść do tych zawodów bardziej samozachowawczo, ale tutaj w tym momencie nastawienie mam takie, żeby spróbować zawalczyć o wynik. Po wyjściu z wody, jak będę biegł do strefy zmian, to wciągnę sobie pierwszy żel. I co jest dla mnie fajne, no ja korzystam z żeli Ale Gel. I okazało się, że na Ironmanie tej samej firmy będą żele. To jest plus taki, że po prostu ja znam te żele, wiem, że mi nie szkodzą. A żele potrafią powodować jakieś rewelacje żołądkowe. Tutaj na strefie zmian nie mam żadnych jakichś tutaj już planów. Wszystko jest w miarę przećwiczone, byle zrobić to jak najsprawniej. Przechodząc do jazdy na rowerze, no to planuję ze sobą zabrać 10 żeli, czyli żeby mieć te żele praktycznie na całą trasę, ewentualnie jakieś 1-2 dobrać, bo na punktach odżywczych będą żele, ale głównie nastawiam się na to, żeby na trasie brać tylko izotoniki, bo ze sobą biorę tylko izotonik, który będę miał w bidonie na lemonce i z tyłu jeden na zapasie, czyli jak z przodu mi się kończy, to uzupełniam to z tyłu i wtedy już wiem, że muszę tam nabój przy najbliższym punkcie dobrać. Biorę też ze sobą salt sticky. Są to elektrolity w tabletkach i myślę, że jedną tabletkę co pół godziny będę brał, może co godzinę. Jeżeli pogoda będzie niższa i nie będę się tak pocił, no to może jedną co godzinę. Jeżeli stwierdzę, że się grzeje i wytracam z siebie elektrolity, no to będę brał jedną co pół godziny. Takich rzeczy to też już od początku na rowerze będę miał szota magnezowego i jeżeli będą łapać mi jakieś skurcze, to na pewno z niego skorzystam, a jeżeli nie będą, no to myślę, że już gdzieś na takim etapie końcówki jazdy na rowerze, czy przychodząc do biegania, to i tak profilaktycznie go zażyją. I tutaj, jeżeli chodzi o rower, to chyba to jest oprócz zaraz za pogodą druga z rzeczy, których się najbardziej obawiam. Mianowicie na trasie rowerowej, czyli 180 km, będzie ponad 1300 metrów przewyższeń. I tutaj mam mieszane odczucie, jeżeli chodzi o tą trasę, trochę się tego obawiam. Założenie mam takie, żeby na pewno nie zrobić tego poniżej 6 godzin, czyli to będzie średnia 30 km na godzinę. Myślę, że jakby mi się udało utrzymać średnią 33, to byłoby super. Ale naprawdę ciężko jest mi powiedzieć, czy dam radę osiągnąć taki wynik, czy nie. No chciałbym mocno pojechać, ale jeżeli te podjazdy tam będą ze mnie wyciskać siły, no to też nie ma sensu się na nich spalać, bo trzeba też zachować siły na bieg. Po rowerze szybka zmiana i przechodzimy do biegu. Czyli jakieś tam 2 godziny 30 będziemy na mecie. Tak. Ciężko mi powiedzieć, jak będę biegł, jakie będą odczucia. Postaram się to zrobić tak, żeby pierwszą połówkę zrobić spokojnie. Jeżeli po pół maratonie, czyli po tych 21 km będę czuł, że jest ok, no to ewentualnie wtedy przyspieszać. Żeby po prostu nie mieć zdziwienia na ostatnie 10-20 km, jeżeli po prostu zacznę za mocno. Jeżeli chodzi o żywienie, no to w strefie zmiany ja sobie przygotuję i wezmę jeden żel, który na samym początku biegania skonsumuję. Chyba, że wyjdzie mi tak, że pod koniec jazdy na rowerze będę wciągał żel. Zobaczę, jak to wyjdzie z czasem. I później już będę korzystał tylko z żeli, które będą na punktach odżywczych. I myślę, że przez całą resztę biegu będę korzystał z żeli z kofeiną, żeby się nastrzykać energią. I to tyle, jeżeli chodzi o żywienie. Jeżeli chodzi o picie, to myślę, żeby sobie zostawić soflastka z napojem w strefie zmian i go wziąć ze sobą, no bo z tego o wiele bardziej komfortowo się pije i z tym się biegnie niż z plastikową butelką, która też jest większa. A to zawsze mogę sobie z tyłu do koszulki włożyć.
Na trasie kolarskiej i na trasie biegowej będą jeszcze te w dwóch punktach worki z własnymi rzeczami, więc ja sobie do tych worków myślę, że wrzucę suche skarpety, leki przeciwbólowe, jakieś na żołądek, może krem przeciwsłoneczny i myślę, że to tyle. Nie mam więcej pomysłów, co bym mógł wrzucić do tego wora. To by było tyle, jeżeli chodzi o strategię na start. Tak naprawdę cała praca, cały trening już w tym momencie został wykonany. Teraz pozostaje tylko porządna regeneracja. Ważne jest to ładowanie węglowodanów. No i zwieńczenie całego trudu, czyli start. W trakcie tygodnia planuję jeszcze wypuścić specjalny odcinek z zapowiedzią zawodów. Mam nadzieję, że on się spodoba, bo wydaje mi się, że jest całkiem fajny. Już jest w trakcie montażu. A po nim, kiedy odcinek będzie, nie wiem. Nie wiem, w jakim będę stanie po Ironmanie. Zakładam, że szczęśliwym, ale niezdatnym do użytku. Byleby był sukces. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć! Thank you.